Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. Dzisiaj nieco inne tło, nieco inne okoliczności oraz także nieco inny format. Ponieważ spytałem się na grupie, czy chcielibyście takiego jednostrzałowca, taki film, w którym omówię dosłownie jedną kampanię, w tym przypadku na GameFoundzie. A tak naprawdę nie kampanię, tylko taką stronę odnośnie preorderu. I oczywiście chodzi tutaj o grę The Dead Keep. Dostaliśmy informację, że Dead Keep, Dead, Dead Keep, zapowiedziana jako bardzo duża, kampanijna, nowa gra, nowy tytuł twórców Zombieside. Dostaliśmy taką informację wczoraj, że zostanie to wydane po polsku. I dzisiaj zostało to potwierdzone. Ja to potwierdziłem wczoraj, a dzisiaj oficjalnie, że zostanie wydane to przez portal. No i potem tak naprawdę jak wyszła już jest instrukcja. Możemy przypuszczać jak bardzo jest to zombie side, ponieważ tak jest ta gra bardzo bardzo podobna do zombie side. No i właśnie spytałem się na grupie, czy chcielibyście, żebym w takim nowym krótkim formacie zrobił taki szybki przegląd. przejedziemy sobie przez stronę kampanii i zobaczymy po prostu co tutaj się znajduje. Zobaczymy jakie są Porównania, yy, jakie są podobieństwa do Zombicide'a, do różnych serii Zombicide'a, czy są jakieś do Massive Darkness, ponieważ dużo z Was pytało się, jakie tutaj mogą być podobieństwa do Massive Darkness. No i co? I jakie są różnice też, tak? Co będzie nowego? Ponieważ nowa gra, nowa nazwa nigdzie tutaj nie ma. Tak, tak naprawdę nigdzie nie ma tutaj nawiązania, że jest to gra z serii Zombieside. tak jak mieliśmy to na przykład w Zombie Marvel. Także zobaczmy sobie na stronę kampanii, ruszyło to, nie pamiętam, ruszyło to wczoraj albo dzisiaj, czyli mamy stronę The Dead Keep od Simona. Na dzień dobry, tutaj mamy wersje językowe, także wydaje mi się, że to jest nowość jeśli chodzi o wydawnictwo Simon, że także tutaj od razu partnerzy w retailu, w wydawaniu, partnerzy z innych krajów biorą udział od razu w kampanii. A tak naprawdę jak widzicie tutaj, co już powiedziałem, nie jest to kampania, w której zbierane są pieniądze, jest to robione preorder i szczerze nie widziałem wcześniej czegoś takiego na Gamefoundzie. Wiemy już teraz, że jakby Simon ma bardzo dużego nowego deala z Gamefoundem, że już Simon nie wróci, wydawnictwo Culminionord nie wrócą na Kickstartera, więc być może to jest część tego deala, że teraz właśnie takie kampanie będą w formie preorderu, a nie właśnie zbierania, ponieważ no sorry, ale wiemy, że obojętnie ile Simon nie zbierze, to i tak wyda te gry. I tutaj fajnie, że od razu wiadomo co Dostaniemy. Nie mamy takiego ściemniania, że jak dobijemy do któregoś progu, to będą takie figurki, siakie figurki, czy dodatkowo tam jakieś daily pledge. tak? Patrzymy sobie D, de, Dead Keep, i tak jak widzimy tutaj, o, lepiej będzie, jak to sobie oddale, jasne. To co może nam się rzucać w oczy od samego początku, jak już widzieliśmy okładka, nie wiedzieliśmy nic o tej grze, to są grafiki, to są ilustracje Paula Bonera. Także to jest artysta, który oczywiście już ilustrował wcześniejsze gry, tak jak na przykład Blood Rage czy Rising Sun. Tutaj wrócił do takich fantazyk klimatów i ja uważam, że te ilustracje są takie bardziej Warhammerowe. One są takie bardziej mroczne, one są na pewno fajniejsze. W pewnym momencie Zombiside stał się taki cukierkowy, więc tutaj no to jest jakby taka zmiana na y, pierwszy plus, tak? I na samym początku dowiadujemy się, że jest to kooperacyjny dungeon diving game, czyli jakby zagłębiamy się w lochy, czemu nie jest to nazwane dungeon crawlerem, nie wiem. I pierwsza informacja, że będzie to od jednego do sześciu graczy. I tutaj uwaga, pierwsze porównanie z Zombisidem. Ponieważ w seriach, w tych starszych seriach Zombieside, tak jak zawsze w grze musiało wziąć udział sześciu graczy, obojętnie, znaczy sześciu bohaterów, przepraszam, a nie graczy, to tutaj będzie to samo. Czyli jeśli gramy na dwie osoby, to każdy prowadzi po trzy postacie. Tutaj sześć postaci to jest absolutny mus, także jakby pierwsze porównanie do Zombieside, tak? Patrzymy tutaj, jest... Limited Edition Generalnie to limited edition to jest odnośnie pierwszego druku, czyli pierwszy druk tej gry jest taki limitowany, ale i tak, i tak to wszystko będzie w sklepach. Nawet tutaj później jest napisane na kampanii, że tak, że to będzie można dostać w sklepach, chociaż zawartość tych pudełek może się różnić. Także na kampanii tej preorderowej, jak tutaj widzimy, możemy sobie zamówić, kupić taki dodatek Secret Alcove. Dodatkowo, jako add-on, będzie także dodatek z goblinami, z przeciwnikiem takim goblińskim. Tutaj mamy informację, że właśnie tym głównym artystą, projektantem grafik jest Paul Bonner. Patrzymy sobie dalej, dostępne języki. Dlaczego preorderować teraz? No właśnie, ponieważ odnośnie tego Secret Alcove, czyli tego pierwszego boksa, pierwszego pudełka dodatku rozszerzenia, które będzie warte około 40 dolarów, dostaniemy to tutaj za darmo. Dodatkowo możemy teraz sobie kupić dodatek z Goblinami, gdzie teraz na tej kampanii za darmo dostaniemy taką figurkę Bossa. Ale do tego sobie przejdziemy, co tutaj jeszcze się znajduje. I oczywiście cały ten projekt jest wspierany przez Stretch Pay, także możemy sobie wziąć to na raty, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Pudełko na tej tutaj przedsprzedaży będzie kosztowało 160 dolarów. Ale teraz przechodzimy do samego opisu gry. Czyli mamy tutaj grafikę Dead Keep, informacje od 1 do 6 graczy. Jak już mówiłem, 90 do 120 minut i to jest na scenariusz, ponieważ tak samo jak ta gra była zapowiadana jako taka duża scenariuszowa kampanijna gra. To według mnie troszeczkę to jest takie pierwsze naciąganie, ponieważ tak jak mamy misję w zombieside, które. De facto, możemy sobie ułożyć chronologicznie yy, i w głowie możemy sobie to po prostu ułożyć w kampanię, że zaczynamy od jakichś tam prostszych misji, a później są trudniejsze, czy jak w Massive Darkness, wchodzimy coraz głębiej w te Lochy. No to tutaj uwaga, będzie 10 misji. Tutaj będzie 10 misji, a tak naprawdę 12, ponieważ tutaj jest wprowadzone coś takiego nowego, że w niektórych misjach będziemy mieli wybory. Co się stanie, możemy wybrać. Albo w jedną, albo w drugą stronę, i w zależności od naszych wyborów będziemy mieli takie rozgałęzienia na misję, więc tak jakby łącznie może być ich 12. Jeśli mielibyśmy jakby omijać te wybory i rozgrywać sobie. Scenariusze, te misje jedna po drugiej. Nawet yy, jeśli chodzi o Rulebook, jeśli chodzi o Księgę Zasad, to tam od razu też jest napisane, że tę zasadę no możemy olać i możemy wrzucić się w dowolny scenariusz, który chcemy. Ponieważ w tej grze, tak samo jak w Zombie Side, nie ma tutaj czegoś takiego, że kończymy jedną kampanię i z całym swoim doświadczeniem, ze wszystkim, co zebraliśmy, przechodzimy dalej. No nie, tak jak w misjach w Zombie Kończymy jeden scenariusz, później zerujemy wszystko, przechodzimy do kolejnego, po tym scenariuszu zerujemy. I tak dalej, i tak dalej. No, i teraz, jak widzicie tutaj, jak będzie wyglądała gra, to na pierwszy rzut oka, oczywiście, że jest to zombie side. Płytki wyglądają tak samo, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wrogów. Tacki na bohaterów także wyglądają tak samo, i także tutaj taką postać, jaką sobie wybierzemy, będziemy wkładać w te tacki. Od razu to już widzimy, że jest taki sam tor doświadczenia jak w zombie Miejsca na przedmioty, praktycznie wszystko to samo. Ale teraz, bardziej szczegółowo, będziemy mogli wybrać wybrać swojego poszukiwacza przygód i tutaj od razu będziemy mieli kilka rodzajów tych poszukiwaczy przygód, czyli będą klasy postaci, czyli to nie wiem czy zostało to najpierw wprowadzone w tym Zombie Undead or Alive, czyli żywi lub nieumarli, tam były klasy postaci i tutaj też jest coś takiego. No i klasy postaci różnią się od siebie tym, że po prostu będziemy mogli odpalić podczas, raz podczas naszej tury jakąś taką jedną specjalną akcję, czyli jak na przykład będą Kraszery, kraszerzy, czyli takie ciężkie postacie z ciężkimi młotami, to oni będą mogli wykonać zamanę, ponieważ tutaj jest też coś takiego jak mana taka dodatkowa mechanika ciężko nazwać to dodatkową mechaniką ponieważ to jest taka pierdoła ale zaraz do tego przejdę będziemy właśnie zużywać manę żeby odpalać takie zdolności więc na przykład crusher będzie mógł do ataku dodać jakieś kości jeśli gramy rangerem łowcą, łucznikiem to będziemy mogli nasze nieudane wyniki na kościach za pomocą many zamienić na sukcesy a na przykład jeśli będziemy grać wojownikiem to możemy zrobić taką akcję że w jednej akcji się poruszy i zaatakować, więc to są tak naprawdę nie jakieś tam bardzo duże różnice, tylko pomniejsze jakieś akcje, które możemy zrobić. No i Kolejna rzecz, co ja uważam, że to jest troszeczkę regres względem tych wersji nowych, względem tych wersji na przykład Marvel Zombies, gdzie na planszetkach, na kartach naszych postaci od razu mieliśmy rozpisane absolutnie wszystkie umiejętności. No to tutaj, jak widzimy, wracają słowa kluczowe, czyli wracają po prostu nazwy umiejętności, które będziemy sobie odblokowywać. Tak samo jak w Zombieside zdobywając doświadczenie, wchodzimy na. Żółty, pomarańczowy, czerwony poziom, i po prostu wybieramy jedną z jakichś umiejętności. Więc tu są słowa kluczowe. Niestety, będziemy musieli wracać do instrukcji i sprawdzać te słowa kluczowe, żeby, żeby zobaczyć, co chcemy odblokować. Mamy także karty przedmiotów, które, tak samo jak w zombie Sajdzie, mają te same atrybuty, przynajmniej te przedmioty dla nas, czyli. Zasięg naszej broni, liczba kostek, którymi będziemy rzucać, od jakiej wartości na kości trafiamy. I jaka jest przebijalność pancerza? Tutaj w Dedede Keep nie ma coś takiego, że nasza broń zadaje X ran, tak jak to było w tych starszych zombiesidek, tylko tu jest przebijalność pancerza. Wrogowie będą mieli słabsi jeden pancerza, a na większych wrogów będziemy musieli użyć broni lub umiejętności, które mają tę przebijalność pancerza na dwa. Dodatkowo tutaj dojdą takie talizmany, amulety, których będziemy używać w trakcie gry. Będzie także pancerz. Pancerz dodaje nam, jeśli mamy taki pancerz, albo tarczę, albo jedno i drugie, na ataki naszych wrogów będziemy mogli rzucać kosteczkami, żeby zniwelować takie ataki. Dobrze, przechodzimy dalej, i właśnie tu są o wielkie obietnice epickiej kampanii czyli właśnie, że będziemy mieli te różne wybory, no, ale później jak zobaczymy to. Tak naprawdę, czy te wybory dadzą nam jakieś super duże znaczenie? Wydaje mi się, że nie, no skoro łącznie tych misji jest 10, a nie jest to wiecie, nie jest to taka jakaś długa, taka ciągła przygoda. Tak jak w Side. to są misje, w które będziemy po prostu wskakiwać, więc na pewno nie nazwałbym tego jakąś wielką i epicką kampanią. Dobrze, przejdziemy sobie dalej. Co tutaj jeszcze się znajduje? Jeśli chodzi o naszych przeciwników, no to tak, będą tutaj potwory, czyli takie bardzo duże figurki oraz takie mniejsze. One tak samo jak w Zombie Side, znowu dzielą się na kilka różnych rodzajów. Będzie tutaj także też takie trochę porównanie do nekromantów z Czarnej Plagi. Ale teraz tak, ta nowa mechanika, o której mówiłem, czyli tutaj będzie ten mist, czyli będzie taka zielona mgła. Jeśli chodzi o tę zieloną mgłę, to ona jest niebezpieczna, ale będzie nam dawała manę, ponieważ to właśnie jeśli nasze postaci stoją na takiej zielonej mgle na polach z zieloną mgłą, tam będziemy mogli odnawiać manę, na fontannach z mgłą będziemy mogli odnawiać tej many więcej, ale tutaj nas czyhają różne niebezpieczeństwa, ponieważ wrogowie mogą właśnie w takiej mgle wyskakiwać. No i teraz patrzymy dalej, co znajduje się w podstawowym pudełku, i tutaj muszę stwierdzić, że jest tutaj naprawdę dobrze, ponieważ w podstawowym pudełku znajdziemy aż 16 figurek naszych bohaterów. Będzie to czterech tych kraszerów, będzie to trzech duosów o nich zaraz powiem naprawdę fajny koncept na postaci trzech rangerów, czterech fighterów i dwóch magów. I tak jak mówiłem, jeśli chodzi o tych kraszerów, o tych miażdżycieli, oni będą mieli takie młoty, będą mieli specjalny atak, większą ilością kości będą atakować. Jasne, to już mówiłem. Jeśli chodzi o tych duos, jak widzicie, tutaj bohaterowie mają swoich pomocników, swoich zwierzęcych, ale nie tylko pomocników, jest tutaj Artur, który ma takiego pieska. Nie wiem czy to wygląda setter. Ja na pieskach się nie znam. Będzie Astrid z niedźwiedziem oraz, oraz będą tacy. Trollowi bracia Will and Net. Jak to tutaj działa? Te postaci, jeśli przebywają w strefach, gdzie w zasięgu swojego ataku namnażają się wrogowie, no to wtedy mają darmowy atak, czyli właśnie ci nasi pomocnicy będą takich wrogów atakować. To jest coś fajnego, coś nowego, to jest OK. Jeśli chodzi o tych łuczników, to to już powiedziałem. Jeśli chodzi o tych wojowników także powiedziałem. No i mamy jeszcze magów. Magowie po prostu zamiast ataków fizycznych, ataków wręcz, będą robić ataki magiczne. I ich zdolność działa tak samo jak tych kraszerów, że wydając manę będą mogli dodawać sobie kości do walki. No i teraz mamy właśnie tych wrogów. Jeśli chodzi o wrogów to są pomniejsi nieumarli, czyli tacy właśnie footmeni. Uzbrojeni w przeróżne zbroje, pomniejsi nieumarli, będą mieli aż 6 różnych projektów postaci, 6 różnych modeli i po 5 sztuk na każdy, czyli bardzo, naprawdę bardzo fajnie i od razu tutaj widać, że te figurki naprawdę różnią się od siebie nie, nie tylko pozami, ale to jak są ubrane w jakie bronie są wyposażeni także no naprawdę ilość figurek i te rzeźby naprawdę na bardzo bardzo duży plus i oni działają jako takie zwykłe zombiaki, czyli to, ten pancerz mają na jeden Akcji mają jeden, trzeba im zadać po prostu obrażenie, żeby ich zabić. Tak jak tutaj widzimy na tej karcie, to najpierw mamy ten pancerz, później ile musimy ran zadać, żeby takiego potwora ubić, następnie ile oni wykonują ataków i takim atakiem ile zadają ran. Oczywiście te ataki, te rany będziemy rozdzielać na bohaterów, którzy się znajdują. Są też shadow guardsi jeśli chodzi o tych Shadow Guard'ców, jak widzicie, mają już więcej życia, za więcej atakują, ale także mają więcej pancerza, czyli oczywiście, że silniejszą bronią musimy ich bić, czyli tak samo jak spaślaki w Side. Na razie tu są, większość to jest wszystko jedno i to samo. Oczywiście także wrogowie tutaj będą się spawnować, będzie faza namnażania. Jak widzicie, w zależności od naszego aktualnego poziomu zagrożenia największego, najbardziej doświadczonego gracza, czyli tak samo jak w Side będzie ich po prostu wychodziło więcej, aczkolwiek tutaj będzie taki twist, ponieważ karty, które będą na górze w kupce będą o wartości 1. Potem dopiero dokopiemy się do dwójek, potem do trójek i aż do piątek. I im dalej idziemy w danym scenariuszu, to po prostu będą wychodzili ci wrogowie silniejsi. Więc tutaj nie będzie takiej totalnej losowości, że na początku nam wyjdzie naprawdę jakiś przekoks. I tylko będziemy biegać i szukać broni na niego. Jak widzicie, też figurki są naprawdę, naprawdę super. Yy, są tutaj od razu łucznicy, czyli tak jak w Side mieliśmy łuczników w dodatku, to tutaj łucznicy będą od razu. Są także psy, czyli tak jak w Side były wilki, tutaj mamy takie hondy, mamy ogary. No i są tutaj też jeźdźcy. Jeźdźcy będą mieli więcej akcji, ponieważ dwie akcje na aktywację, czyli powiedzmy, że troszeczkę będą działali tutaj jako tacy biegacze połączeni ze spaślakami. To już będą figurki trudniejsze. No i właśnie te figurki konne, te rzeźby, też jak widzicie, tutaj naprawdę wyglądają niesamowicie. I teraz jest taka figurka jak crawler, ponieważ tak jak w Zombicide było coś takiego, jak przeszukiwaliśmy jakieś pomieszczenie za przedmiotami, to czasami zamiast przedmiotu mieliśmy nagły atak zombie, czyli musieliśmy namnożyć jakiegoś zombiaka. No i ci crawlerzy to są właśnie takie zombiaki, które wyskakują z pod ziemi nagle zamiast przedmiotu. Także no też fajne. No i teraz notable. Jeśli chodzi o notabli, to są tacy arystokraci, oni tutaj działają jak nekromanci, ponieważ oni, jak wychodzą na planszę, działają jako strefy namnażania. I teraz, jak widzicie, każdy rodzaj takiego notabla spawnuje inny rodzaj wroga, czyli na przykład pan hrabia będzie spawnował tych shadowguardców. Jeśli chodzi o hrabinę, ona będzie na planszę wrzucała łuczników. Biskup będzie umieszczać zwykłe ząbiaki, a na przykład Hound Master, czyli pano dogarów, oczywiście, że będzie wrzucać ogary. Także to jest, powiedziałbym, że bardzo podobne do tego, co mieliśmy wcześniej, aczkolwiek takie rozwinięcie właśnie tej idei, tego nekromanty, który jest strefą namnażania, czyli ja uważam, że spoko. No i właśnie teraz, tutaj pojawiają się potwory, czyli mamy. Potwory to po prostu są wrogowie, którzy są silniejsi, i wrogowie tak naprawdę będą. Wybierani w zależności od scenariusza, który sobie wybierzemy, i wrogowie nie będą od razu dostępni, oni na takim podwyższeniu, na planszy będą czekać na nas, i w zależności od spełnienia pewnych warunków, questów, pewnych warunków zadań, oni dopiero będą się aktywować. I jeśli wrogowie już się tacy bosowie się aktywują i możemy zacząć z nimi walczyć, to tak naprawdę będziemy musieli walczyć z nimi na kilka razy. Ponieważ oni posiadają takie specjalne karty, które po prostu będziemy musieli zbić. Czyli zbijamy takiego bossa, on wtedy wyskakuje w innym miejscu na mapie, wykładamy mu nową kartę z nowym życiem, zerujemy go i musimy go jeszcze raz zbić i to jak długo będziemy wykonywać daną misję, jak będziemy się ślama zażyć, to będziemy poprzez przeróżne nasze niepowodzenia i akcje, na przykład przez otwieranie drzwi, ponieważ jak otwieramy drzwi, rzucamy kosteczkami, ale nie na to, czy otworzymy czy nie, tylko właśnie czy dodamy tak zwany doom token. Tutaj będziemy dodawać takie żetony zagłady. Jeśli odpowiednia ilość tych żetonów się zbierze, to do takiego bossa będziemy dokładali kolejną taką kartę, z którą później będziemy się z którą później będziemy Musieli sobie poradzić, czyli to będzie takie jakby dodatkowe stadium walki naszego potwora. Więc też trochę będzie nam zależało na tym, żeby właśnie szybko szybko dotrzeć do takiego potwora. Jak widzicie, przeróżne potwory mają także różne właściwości. Na przykład tutaj będą ogry, które co prawda nie będą atakowały dużo, ponieważ tylko 3, ale już będą biły za 10. Także jeśli nie ochronimy się przed tym, no to sorry, ale na pewno nas zmiażdżą. Pancerz na trzy także jest bardzo duży. Wiem, że tutaj także pojawiają się trolle. Trole będą miały regenerację, ale także będą rodzaje broni, które Będą te regeneracje troli znosić, jak płomienne miecze czy coś w tym stylu. Będzie jeszcze na przykład taka wielka wiwerna, też jako boss, i ona będzie atakowała sporo cztery razy atakuje, zadaje za pięć także z taką wiewerną też będziemy musieli się uporać dosyć szybko. No i dalej, patrzymy na komponenty, tacki i te znaczniki, które doskonale, absolutnie znamy z zombie tak samo podstawki na nasze postaci, jest rulebook, jest jedna kartka, która daje nam podpowiedzi odnośnie tego, co robią nasi wrogowie. Ciekawe, czy też będzie kartka z opisem tych naszych umiejętności, bo to był taki minus odnośnie tych starszych sideów, że zawsze musieliśmy to sobie wyrywać z y, ręki. Kości, raczej standardowe, powiedziałbym, że dosyć brzydkie, w porównaniu do tego, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni od tych nowych sideów. Kart wrogów tutaj jest dosyć dużo, no i tak jak jak mówiłem są podzielone na pewne etapy, czyli na początku musimy się przywalić przez te jedynki, potem dwójki, trójki i tak dalej. Czyli jakby będziemy bardziej czuć ten postęp i to parcie, że później pewnie wrogowie będą wychodzić tak silni, że ciężko nam będzie sobie z nimi poradzić. Jeśli chodzi o karty, tutaj mamy ekwipunek, ekwipunek znamy z Saida, to jest coś standardowego, z tym, że tutaj dochodzą także nowe karty talizmanów. I też będą dochodziły czary, które po prostu będziemy mogli rzucać. Tak jak widzicie, 9 dwustronnych płytek terenu. Doskonale znamy to Zombie Side, chociaż grafiki i to jak właśnie wyglądają te płytki, to tutaj akurat bardziej mi się kojarzą właśnie z Massive Darkness. Następnie mamy karty od bossów. Jeśli chodzi o te karty bossów, to tak jak widzicie, tutaj mamy inactive i active, ponieważ jeśli boss na razie sobie gdzieś tam czeka, jest nieaktywny, to podczas wykonywania questów, podczas różnych eventów będą wychodziły tutaj takie. Powiedzmy to przyjemniejsze rzeczy. No, a właśnie jak już boss będzie aktywny, to będziemy rozpatrywać drugą stronę z tych kart. No, niestety, mniej przyjazne dla nas. Mamy tutaj przeróżne tokeny. Oczywiście na plansze będą leżały to różne naprawdę skrzynki ze sprzętem. Będziemy je odsłaniać, patrzeć, czy znaleźliśmy tam jakiś przedmiot, czy coś innego. I teraz Secret Alcove. Czyli tutaj oczywiście znajdują się postaci z dodatku. Z nowymi umiejętnościami. Nowi wrogowie. Tym razem będą to tacy właśnie nieumarli. Wrogowie, krasnoludy. Nieumarłe krasnoludy. W ogóle z ilustracji tego Paula Bonnera naprawdę te krasnoludy są takie warhammerowe, fajne, takie niskie, pokraczne z wielkimi nosami. No po prostu super. Mamy nowych wrogów, nowych notabli. Oczywiście od wszystkiego mamy karty. No i mamy też ten dodatek. Jeśli chodzi o gobliny, tutaj dostaniemy 7 nowych postaci oraz dostaniemy goblińskich przeciwników. Oczywiście mamy tutaj gobliny z każdej tej klasy, o której już powiedziałem wcześniej, mamy też goblińskiego maga, jak tutaj widzicie. No i mamy też wrogów, tak? Nieumarłe gobliny, notabli gobliny, karty questów, ponieważ tak jak mówiłem, jakieś questy też nam wychodzą podczas tej misji, to jest taki. Powiedziałbym to dodatkowy smaczek, nic, coś tam wielkiego. Karty trudności, o karty trudności bossa. Tutaj jest też coś takiego, że będziemy sobie wybierać z tego, co zrozumiałem, oczywiście z instrukcji, będziemy sobie wybierać trudność danego bossa, czyli na przykład na dzień dobry, jak ustawiamy sobie właśnie taką misję, powiedzmy, ponieważ też jest tak, że im dalej idziemy w jakąś misję, tym one mogą być trudniejsze, nawet chyba w takiej kolejności, jak chcemy. No i generalnie jest tak, że możemy sobie ustawić początkową właśnie ilość tych. Stadium tych kart bossa, ile on będzie tego miał, bądź na przykład ilość już tych żetonów DOOM, czy które od razu się znajdą na nim? Nie wiem tego. No i oczywiście od trolla także mamy dodatek, że mamy takiego bossa, potwora goblinowatego z trolem. No i tutaj mamy dalej po prostu informacje odnośnie mechanik, czyli tych klas postaci, odnośnie naszego sprzętu, odnośnie skarbów. Odnośnie skarbów, tutaj mogę powiedzieć taką jedną rzecz, która mi się spodobała, ponieważ jest coś takiego, że jak wyzerujemy strefę z jakichś wrogów, no to wtedy wypada z tego żeton wypada taki żeton eksploracji dokładnie to się nazywało. Search Token, tak, to się nazywa Search Token, więc jeśli wyzerujemy jakąś strefę z wrogów, to wyskakuje taki Search Token, my go podnosimy, no i tam mogą się po prostu kryć jakieś bronie, tak? Odnośnie broni, tutaj też jest coś takiego, że mamy taką podstawową talię broni i ona jest warta ileś pieniędzy i generalnie możemy to sprzedawać. Niestety nigdzie w instrukcji nie znalazłem jakiejś informacji, czy możemy te przedmioty jakby yy, powiedzmy to przechować do następnej kampanii, gdzie musimy to wszystko sprzedać i na początku wtedy kupić sobie coś lepszego. Nie wiem, wydaje mi się, że generalnie właśnie tak to będzie działało. Na kartach przedmiotów właśnie jest jakaś wartość w pieniądzach więc na dzień dobry tam możemy sobie kupić jakieś absolutnie bieda przedmioty za 150 na przykład monet, ale także są wartości, za które będziemy to sprzedawać. Chociaż z tego co widzę, na takich epickich broniach nie ma tutaj wartości w pieniądzach. Także no do końca tego jeszcze nie rozumiem, ale właśnie yy, jedna rzecz odnośnie tych tutaj broni to jak widzicie na, na przykład na tej kuszy, ponieważ to jest już przedmiot taki nekronomiczny, to są dodatkowe przedmioty, które możemy zdobyć w trakcie rozgrywki. Możemy tutaj usprawnić wartości, ponieważ, na przykład, widzicie, normalnie rzucamy jedną kosteczką przybijalność pancerza na jeden, ale możemy to usprawnić właśnie za pomocą many, korzystając z całej tej powiedzmy magii mgły, tej zielonej mgły. Więc możemy wydać naszą jedną manę, jeden punkt many, żeby usprawnić sobie te atrybuty naszej broni. No, i jak mówiłem, tutaj jest płytka tego wzniesienia. Trochę to jest biedne w porównaniu do tego, co jest w grach od Fantazy Flight. Teraz, jak na przykład Descent, to w Desencie naprawdę były fenomenalne te struktury kartonowe, a tutaj to po prostu mamy takie podwyższenie, troszeczkę to jest biedne, nie wiem czy to będzie jakoś super działo klimatycznie, nie wiem czy innym graczem nie będzie to zasłaniało widoku z drugiej strony, no co do tego mam takie mieszane uczucia akurat co do tego wzniesienia to jest po to wiadomo, że ten boss, który na nas czekał na tym wzniesieniu stoi i patrzy się na nas, tak I, no i czeka, no nie wiem, patrzymy dalej, czy jest to coś dalej, jeszcze nie, tu po prostu już są Figurki. Także możecie wejść sobie na stronę kampanii, zobaczyć jak są pomalowane figurki, końcowe informacje. No i tak naprawdę to wszystko. Przeszliśmy sobie przez całą stronę kampanii, jeśli chodzi o grę The Dead Keep. Oczywiście jest tutaj jeszcze kilka różnic, jeśli mielibyśmy dalej porównywać to z Sideem. Na przykład, jeśli chodzi o zbierane doświadczenie, to w Side oczywiście było tak, że za zabijanie wrogów zdobywaliśmy doświadczenie. Tutaj jest troszeczkę inaczej, ponieważ zdobywamy doświadczenie za zadawanie ran. Czyli, nawet jeśli mamy jakiegoś wroga, któremu trzeba zadać to powiedzmy nie wiem, 3, 4, 5 ran, to za każdą zadaną ranę będziemy dostawać doświadczenie. Więc ja to uważam, że. To jest akurat całkiem spoko. To jest bardzo fajny plus, który no, powinien zostać wrzucony wcześniej w zombiseida. I też jest tutaj coś takiego, że oczywiście gra się kończy, jak jeden z graczy zostanie jak jeden z bohaterów, oczywiście nie graczy zostanie wyeliminowany, ale drużyna może posiadać przedmioty, które są po prostu miksturami życia. tak? I generalnie jest tak, że na koniec rundy, jeśli nasz, nasza jedna postać nie nie żyje, tylko tak naprawdę jest nieprzytomna makją, a my mamy właśnie jakieś takie miksturki życia, to możemy przywrócić taką postać do życia. Czyli generalnie nie jest tak, że jak jedna osoba zginie, to od razu przerywamy. Jakieś tam szanse jeszcze mamy, czyli jak wcześniej zginiemy, to inni mogą właśnie robić takiego rasza, mogą szybko szybko gdzieś tam szukać tych mikstur, więc nie wszystko w takim wypadku będzie stracone. Zapisałem sobie tutaj przerwę. Różne różnice, więc zobaczę co tutaj jeszcze jest. Wydaje mi się, że chyba powiedzieliśmy o wszystkim. Powiedziałem o manie, o tym, że się można podleczyć, jak umrzemy, o wartości naszego sprzętu. To już tak robimy podsumowanie tych zmian, tak? Punkty doświadczenia tutaj, akurat punkty adrenaliny, będziemy dostawać za zadawanie ran, a nie za zabijanie. Mamy bronie, które mogą być wzmocnione za pomocą naszej many. Dodatkowo będziemy mieli miejsca w ekwipunku na Talizmany, jeśli wyczyścimy jakąś strefę z wrogów, to wypadają żetony, z których możemy zdobywać przeciwników. Mamy cztery różne rodzaje wrogów, którzy namnażają jeszcze innych wrogów. Za nasze przeróżne niepowodzenia, w zależności też od questów, między innymi za bardzo słabe otwieranie drzwi, będziemy dokładać żetony zagłady na kartę naszego bossa i tym właśnie będziemy go wzmacniać. Zabicie bossa nie oznacza automatycznej jego śmierci, tylko będziemy musieli się przekopywać przez kolejne i kolejne karty, czyli akurat to, co mieliśmy w Death May Day, tak? Że musieliśmy tego bossa zbić po prostu ileś razy. Bohaterowie mają dodatkową akcję, którą jest zbieranie żetonów many, jak stoją na mgle. Oczywiście do tego dochodzi cała ta mgła, która jest niebezpieczna. Mamy tutaj pancerze, dzięki którym będziemy mogli się bronić przed atakami. Mamy dostosowanie poziomu trudności podczas rozgrywki tak naprawdę samych scenariuszy. No i mamy pięć rodzajów naszych bohaterów, a tak naprawdę cała reszta, która tutaj się znajduje, to jest to, co doskonale znamy z tych starszych Zombicideów, także to by było takie przedstawienie. Dead Keep, wydaje mi się, że poszło troszeczkę dłużej niż planowałem to zrobić. Ale teraz, tak, wy dajcie znać, czy. Taki format wam pasuje. Przede wszystkim oczywiście jeszcze mówiąc o Dead Keep, dajcie znać, jak bardzo wam to no, śmierdzi Zombicide'em, Czy po prostu to jest coś takiego, że ci twórcy, ponieważ autorzy, tak, autorzy no stworzyli tę grę? Więc czy podejrzewacie, że po prostu oni już się wypalili i nie potrafią po prostu zrobić innej gry niż Side? czy po prostu wydawnictwo cool Mini or Not specjalnie zrobiło coś takiego że wiedzieli że zombie się sprzedają wiedzieli że być może ten najnowszy zombie biała śmierć nie do końca się spodobał ludziom przez ten azjatycki klimat i chcieli jednak wrócić w takie klimaty fantazy ale za szybko było na kolejnego zombisaida więc stwierdzili dobra ubierzemy to w trochę inne ubranko ale tak naprawdę będzie to ten zombisaid tak być może właśnie było tak i być może Fani Zombieside doskonale znają, zdają sobie z tego sprawę i wesprą właśnie taki projekt. Jeśli chodzi o Dead Keep, to ja powiem, że ja bardzo lubię Zombieside, y, lubię takie klimaty średniowieczne, ten jakby styl graficzny Paula Bonera i te rzeźby na bazie jego grafik. Do mnie dużo bardziej przemawiają niż w tych Zombie które mieliśmy wcześniej. Więc ja na Deadkeep troszeczkę czekam. Nie powiedziałbym, że będę wspierać tą kampanię, raczej poczekam na wersję retailową od wydawnictwa Portal Games. A co wy o tym myślicie? Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy jest to po prostu odrywanie kuponów, czy jest to oszukiwanie nas, czy oczekiwaliście czegoś innego po prostu od tej gry. No ja muszę powiedzieć, że tak, że oczekiwałem Większej kampanii. Oczekiwałem większej tej zależności pomiędzy scenariuszami, co koniec końców dostaniemy, to też tak naprawdę nie do końca wiadomo, ale no... Ja uważam, że tak w 90% to jest właśnie Zombie Site. Podzielcie się oczywiście swoimi wrażeniami w komentarzach. No i wracając, jeśli chcielibyście częściej takie właśnie formaty, powiedziałbym to bardziej komentary odnośnie konkretnej gry, której jeszcze nie ma, jakichś tam moich wrażeń i przemyśleń na bazie kampanii i takiego scrollowania właśnie przez kampanię, oczywiście dajcie znać. Jasne, że normalne odcinki kickstarterowe będą, zostaną. To po prostu być może to jest jednorazowa akcja, do której już nigdy więcej nie powrócę. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. A ja dziękuję, że tutaj byliście. Dziękuję za to, że oglądaliście. I widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki wielkie i do zobaczenia.